Szanowni Państwo, statuetka Bogu i Ojczyźnie, która stoi tutaj na stoliku, na biało-czerwonej fladze, za wybitne osiągnięcia krzewienia kultury polskiej, działalność narodowo-patriotyczną, miłość do narodu polskiego i wartości chrześcijańskich, przyznawana jest instytucjom i osobom od 2010 roku. Przyznaliśmy już 5 statuetek. Kapituła na podstawie wniosków przekazanych przez Zarząd Kapituły wyróżniła jednogłośnie zaszczytem przyznania statuetki Bogu i Ojczyźnie imieniem księdza kardynała Władysława Rubina za wybitne osiągnięcia w krzewieniu kultury polskiej, działalność narodowo-patriotyczną, miłość do narodu polskiego i wartości chrześcijańskich pana Jana Pietrzaka. Jan Pietrzak urodził się w Warszawie na Targówku 26 kwietnia 1937 roku. Syn Wacława i Władysławy Zmajewskich. Twórca i lider dwóch satyrycznych kabaretów. Studenckiego w Hybrydach w latach 60-67 i znanego kabaretu pod egidą. Autor tysięcy piosenek, monologów, felietonów, oddających polskie nastroje i realia ostatniego półwiecza. Niezrównany komentator społecznych i politycznych przygód społeczeństwa przełamującego zniewolenie komunistyczne. Jego patriotyczna pieśń, żeby Polska była Polską, stała się w latach 80. spontanicznym hymnem Solidarności. Powiedzonka, refreny, myślowe skróty pana Janka zapadły w pamięć milionom słuchaczy, milionom Polaków. Wprowadził nowy, niestosowany wcześniej styl prowadzenia kabaretowej narracji. Styl, który znalazł licznych naśladowców. Określono go mianem ojca chrzestnego kabaretowej branży. Patronował wielu utalentowanym osobom, doprowadzając do sukcesów i popularności znane obecnie gwiazdy estrady. Dorobił się też potężnych oponentów, nieułatwiających mu życia. Tak już bywa, że prawdziwy satyryk płaci wysoką cenę za odwagę żartowania z nadętych osobowości. Do nominacji zapraszam pana Jana Pietrzaka. Panie Janie, Zarząd Kapituły na posiedzeniu 29 maja 2012 roku po uzyskaniu opinii większości członków kapituły zatwierdził przyznanie statuetki Bogu i Ojczyźnie imieniem księdza kardynała Władysława Rubina za wybitne osiągnięcia w krzewieniu kultury polskiej, działalność narodowo-patriotyczną, miłość do narodu polskiego i wartości chrześcijańskich panu Janowi Pietrzakowi. Panie Janie, jesteśmy zaszczyceni, że dziś możemy pana tutaj gościć i możemy tę statuetkę orła, który wzbija się w przestworza, a w szponach trzymający wizerunek ryngraw pani łaskawej, pani lwowskiej, wręczyć panu tutaj osobiście. Jesteśmy zaszczyceni pana obecnością. Myślę, że symbolika jest jednoznaczna. W Lubaczowie czczona jest pani łaskawa, przed którą król Jan Kazimierz składał pamiętne śluby 1 kwietnia 1656 roku. Od dnia, gdy złożył śluby i po raz pierwszy zawierzył
Polskę, Matce Bożej, nazywając ją Królową Korony Polskiej. Losy naszej ojczyzny powoli zaczynały się odmieniać. Jesteśmy zaszczyceni i bardzo prosimy, aby Pan Jan przyjął to wyróżnienie. Statuetka Bogu i Ojczyźnie imieniem kardynała Władysława Rubina dla pana Jana Pietrzaka za wybitne osiągnięcia w krzewieniu kultury polskiej, narodowość narodową patriotyczną, miłość do narodu polskiego i wartości chrześcijańskich. Przewodniczący kapituły ksiądz kanonik magister Andrzej Stopyra, wiceprzewodniczący zarządu kapituły Wojciech Mamczur. Dziękujemy serdecznie Tobie, nominacie, za pracę i poświęcenie na rzecz narodu polskiego. Mamy nadzieję, że to, co tutaj w Lubaczowie robimy, nie robimy tego dla własnej chwały, lecz dla Polski, pokazując tym samym młodzieży prawdziwą historię Polski przez piosenkę, poezję i teatr. Krzewimy patriotyzm, który będzie miał znaczenie i wydźwięk w naszej ojczyźnie. Dziękujemy.